No to dotarliśmy do końca. 31 grudnia 2020 roku, Piotr z tej strony się kłania, witam serdecznie, widzę słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Sprawdzimy sobie, czy w Sylwestra generalnie jakieś fajerwerki rynkowe nas czekają. Sprawdzimy sobie trzy główne pary. Natomiast ja wykorzystam raz jeszcze okazję wszystkiego dobrego na nowy rok, na 2021, na całą dekadę właściwie. Oby nie było gorzej niż w tym 21, niż w 20 właśnie mijającym, kończącym się. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zaczynamy od funta, bo na funcie w dniu wczorajszym doszło do ciekawej sytuacji, doszło do wybicia i najwyższego zamknięcia. Oczywiście z perspektywy tygodnia i miesiąca to będzie miało również swoje znaczenie, ale do tego wrócimy za rok, czyli w przyszłym tygodniu. Do tego wrócimy, do tych wyższych horyzontów wrócimy za rok. W dniu dzisiejszym, z czym ewentualnie będzie można tego funta próbować ugryźć, a mianowicie jest kilka ciekawych rzeczy do obserwacji. W ramach całej tej konsolidacji na żółto tutaj, z którą mieliśmy do czynienia, my sobie jakiś czas temu wyznaczyliśmy tutaj swojego rodzaju pewne poziomy. To w ramach tej konsolidacji kwestia odmierzenia potencjalnych zasięgów może być jednym rozwiązaniem, a innym na przykład może być kwestia równości ewentualnych ruchów, która tutaj w ramach konsolidacji będzie bardzo zbliżona i bardzo, bardzo podobna. Generalnie rzecz biorąc, do obserwacji na ten moment, biorąc pod uwagę, że poprzedni swing najwyższy to był ten, no to do obserwacji w dniu dzisiejszym na pierwszy ogień idzie kwestia zbliżona do 35,85, a na drugi ogień poziomy związane z otwarciem tygodnia to również kwestia początku bazy bez górnego cienia przed tym wyjściem do góry, czyli na zasadzie cofnięcia i ewentualnej kontynuacji, w związku z czym według mnie kwestia strefy pomiędzy 35,85, później otwarcie tygodnia w okolicach 35,48. Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj ewentualnie zeszli do połowy rozpiętości tego, co widzieliśmy w poniedziałek. W tym wypadku mówilibyśmy o okolicach zbliżonych do 35, czyli praktycznie rzecz biorąc, poza tym pierwszym poziomem 35,85, to możemy mówić, że 35,50 i 35, czyli pełnych poziomach, zwłaszcza 35 będzie miało tutaj znaczenie. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sesja w ramach Nowego Jorku i oczywiście w ramach wybicia, z którym mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym. No, jest to byczy układ, natomiast to, o co byki muszą powalczyć, to aby nie dopuścić już w tej chwili do zamknięcia dnia pod tymi dwoma górnymi cieniami, czyli żeby to wybicie z dnia wczorajszego swojego rodzaju potwierdzić, najlepiej dwa razy z rzędu, czyli również gdzieś tam w poniedziałek, tak wysokim zamknięciem. No i biorąc to pod uwagę, zasięgi, jeśli sobie zmierzymy całą konsolidację w okolicach 400, dobrze mówię, no, w okolicach 400 pipsów, no to obecne wybicie mogłoby sięgnąć okolic 1,40 czy ze stopami powyżej 1,40 i tak by to można do tego było podejść. Natomiast to, o czym mówiłem w ramach kwestii tutaj próby równych ruchów wyznaczenia, no to ewentualne wybicie może sięgnąć poziomów zbliżonych do 38 jako pierwszy cel, a później wspomniany przeze mnie 1,40 z hakiem. No to przejdźmy sobie na wykres intraday. No i tutaj z perspektywy intraday wygląda na to, że po wybiciu azjatyckim mieliśmy też podczas Azji retest, a Europa dolnym cieniem przetestowała na razie tylko górę. Ciekawie z perspektywy
cofnięcia do poziomów, o których sobie rozmawialiśmy z perspektywy wykresu dziennego, wykorzystałbym kwestię na przykład tego ostatniego głębokiego spadku i zobaczyłbym, czy próbowałbym zobaczyć, z jakich poziomów możemy się ewentualnie cofać. No i z poziomów zbliżonych do 37, czyli też swojego rodzaju okrągłego poziomu, tego typu cofnięcie mogłoby mieć miejsce i sprowadziłoby nas po pierwsze w okolice stop lossów związanych z Azją, no i doprowadziłoby nas do naszego 35-80, a ja myślę, że i tak pod uwagę należy wziąć całą tę strefę, o której mówiliśmy z wykresu dziennego. Na ten moment, dopóki jesteśmy w cenach zamknięcia powyżej tych górnych cieni z dziennego, o których wspominałem, byki w przewadze, niedźwiedzie muszą się przegrupować i szukać swoich okazji. Drugą parą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest euro-dolar. Właściwie nie tyle zwrócić uwagę, ile ewentualnie zaktualizować to, o czym mówiliśmy ostatnio. 23 poziomy już do tych poziomów dotarliśmy. Natomiast jedna rzecz, która tutaj wygląda z perspektywy intraday ciekawie, no to jest kwestia złamania swojego rodzaju linii trendu, którą moglibyśmy sobie rysować nawet z niższych poziomów. Oczywiście w bólach, ale znamy ten układ, że pod tą linią jeszcze stopy mogą pęknąć i ewentualnie cofnięcie. Nie ulega zmianie to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że dla niedźwiedzi to jest tylko hit and run, wskoczyć i uciec, bo dopóki jesteśmy powyżej minimum związanych z FOMC, to wszystko, co jest zbliżone do 1,22 i poniżej, może się wiązać i najprawdopodobniej będzie się wiązało z byczą aktywnością. W związku z czym w przypadku niedźwiedzi to jest hit and run, wyskakujemy czym prędzej, natomiast z perspektywy kupujących, jeśli nie jesteś na longach, to uzbrojenie się w cierpliwość i poczekanie na ewentualne cofnięcie. Dzisiaj taki dzień, że wszystko może się wydarzyć. I na koniec dolar z jenem. Tutaj żeśmy sobie rozmawiali, ja wspominałem o tych informacjach z Bank of Japan odnośnie linii, tak zwanej w cudzysłowie linii na piasku na poziomie 100. Wygląda na to, że rynek znacznie szybciej niż mnie osobiście się wydawało spróbuje przetestować Bank of Japan. Natomiast w dalszym ciągu poruszamy się w ramach swojego rodzaju takiego z perspektywy wykresu dziennego kanału. Okay. Ja myślę, że te poziomy w kierunku 101 w miarę szybko mają szansę zostać osiągnięte. Natomiast jak próbować pod to podejść, bo w tej chwili rynek próbuje przynajmniej budować coś na wzór dna w ramach przede wszystkim tego wzrostu. Kwestia pewnie na początku roku, jak będą wyglądały rentowności, a i tydzień przyszły od razu po krótkiej przerwie noworocznej, bardzo, bardzo napięty i do tego będziemy sobie wracali. W związku z czym ja wspominałem, że 104 okolice są znacznie lepszym poziomem propodażowym. W związku z czym nie wiem, na ile dolar z jenem w dniu dzisiejszym będzie próbował ewentualnie zyskiwać na wartości, natomiast z perspektywy intraday te 104 generalnie nam nie grozi, natomiast intraday, tak mi się wydaje, że 104 nam nie grozi, intraday mamy tutaj taki poziom w okolicach 103,50, który w momencie, gdyby był ewentualnie testowany, no mógłby być przez nas brany pod uwagę z perspektywy ewentualnie próby podejścia pod krótkie pozycje. Natomiast jeśli chodzi o ewentualnie kupujących, to jeśli ktoś ma ochotę podejść pod longi, to poczekałbym na 102,90 stopy zabrane z bardzo szybkim powrotem i ewentualną próbą kontynuacji 103,50, no a później te maksy FOMC i tak dalej wchodziłyby ewentualnie w rachubę.
Do obserwacji zachowanie 102,90, zachowanie ewentualnie przy ataku na 103,50. W chwili obecnej jesteśmy w połowie. Kwestia uzbrojenia się w cierpliwość. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.